Grochów. Grochów. Mógłbym tutaj zacytować pana Stasiuka, bo to bardzo dobrze odzwierciedla Grochów w sensie obszarowym może. I to bym mam tutaj takie bardzo krótkie zresztą takie jego takie określenie Grochowa. On to w swojej książce, w opowiadaniu Grochów, które, że tak powiem, bardzo mi ostatnio przypadło do gustu. Zacząłem tego pana Stasiuka postrzegać trochę inaczej, przez to, że on się w jakimś sensie odniósł w necie do pewnych swoich tam odczuć, które miał, coś napisał na temat tego Grochowa, o placu Szembeka dokładnie. Mnie to trochę zbulwersowało, może za duże słowo zbulwersowało, ale nie do końca zgadzałem się z jego opisem tego miejsca. Dlatego w pewnym momencie w takich kolokwialnych trochę słowach powiedziałem, co o tym myślę na naszej stronie Praga Gada, czego nie ukrywam, może w jakimś sensie chciałbym to odnieść się do tego. Więc tak jak powiedziałem, Grochów nasz kochany. Więc on tutaj pisze tak, Garwolińską do końca, w prawo Makowską wzdłuż torów w stronę Wolszynki, czasami aż do samej lokomotywowni, w ciepłe dni przy ulicy, która przypominała wiejską drogę, siedzieli faceci i popijali. Z nadpłotów zwieszały się gałęzie owocowych drzew. To jest opis ulicy Makowskiej. Ale on tutaj pisze dalej w tym swoim, w swoim opowiadaniu, że tam był koniec Grochowa. Tam był koniec. Miasto zatrzymywało się w pół kroku, jak nad urwiskiem. Jakby traciło oddech albo wpadło w osłupienie na widok tej przestrzeni glinianek, psich wygonów, blaszaków, torowisk i całego tego badziewnego cudu. Wszystko się ukrywało i zaczynało zupełnie inne. Na szklanych domów był ostatni brzeg miasta. Dalej rozlewały się niskie, ciemne wody, na których unosiły się rajskie wyspy, wyspy diabelskie, wraki oderwane z krawki miejskiego lonu, pokruszona. Oczywiście to jest jego przenośnia, taka poetycka, ale bardzo fajna, bym powiedział, bo gdy się wejdzie w analizę tego tekstu, to widać, że tak było. Ja, mając 10 lat, 15, 20 kilka lat, mogę to potwierdzić. Rzeczywiście tak było. Ten Grochów taki był. Tam jak się ta szklanych domów, róg szklanych domów Garwolińskiej, bo tam mieszkałem, szklanych domów 13, tam już był koniec osiedla. Nie było nic już. Dalej było torowisko, szpital po lewej stronie działki i ta ulica słynna Makowska, na którą ja też jako małe dziecko chodziłem, bo tam były olbrzymie drzewa, po których się chodziło, bawiło się w Indian. Później chodziło się z kolegami, już mając po 14 lat, żeby jakieś wino tam wypić, papierosy popalić. Tam ten świat ukrywał nas. Mieliśmy swój azyl, ulica Makowska. I to było piękne. I teraz tam żeśmy spotykali też facetów przy Makowskiej, o których też tutaj pan Stasiuk bardzo malowniczo pisze. Faceci z podciągniętymi nogawkami, w butach, w marynarkach, czasami pijani, czasami nie, rozłożeni na trawie, latem oczywiście, mający jakiś tam swój świat i tę swoją, powiedzmy, taką no, tą łąkę, gdzie mogli przyjść, wypić sobie spokojnie ten swój zarobek dzienny i tak dalej. No to był taki Grochów, koniec tego Grochowa, ale jeszcze przed tym końcem Grochowa było całe osiedle młodych. Całe osiedle młodych z te swoimi czteropiętrowymi budyneczkami, ze swoimi, tak jak tutaj pan mistrz pisze, że pachnące zupą pomidorową, kwaśną kapustą, buty wystawione przed drzwiami. Tak było, rzeczywiście tak było. Mogę to potwierdzić.
niepowtarzalny zapach z klatek schodowych. No zapachy też są rodzajem jakiejś tam, prawda, no można je zapamiętać. Się wbrew tego okazuje, że nie tylko obrazy, ale zapachy też możemy pamiętać. Tutaj w tym momencie mówię o osiedlu młodych, bo tam mieszkałem od 1961 roku, dokładnie nie pamiętam, ale mi się zdaje tak, dlatego że do pierwszej klasy, mając 7 lat, poszedłem na ulicę Boremlowską. Taka ulica Boremlowska, tam chyba numer szkoły był 71 i tam chodziłem do trzeciej klasy, dokąd nie wybudowano szkoły podstawowej na Szaserów numer 141, ale to oddzielny, że tak powiem, temat jest. I tam tą ulicą, jako mały dzieciak ze szklanych domów na Boremlowską chodziłem. Boremlowska to była wtedy taka ulica, nawet w pewnym momencie chyba raczej no, niedostosowana do ruchu kołowego samochodu. To były kałuże, doły, tam konik sobie je człapał, dzieci się bawiły przy tych hydrantach wodą, grały gdzieś w piłkę. Tam było niedaleko, no przecież ze szklanych domów na Boremlowską do Chłopiskiego to jest dosłownie rzut beretem. Dla mnie, małego dzieciaka z tornistrem tekturowym na plecach, to była cała wyprawa. Tym bardziej, że nie szło się samemu, ale czasami szło się z kolegami, tymi berbeciami, takimi zresztą jak ja. I te wyprawy ze szkoły nie zawsze tak były, że szło się prosto do domu. Czasami się skręcało na Makowską, do przejazdu kolejowego, i tam jak jest przejazd kolejowy Makowska i Chłopickiego, i szło się wzdłuż torów. No i tam to, słuchaj, było to, no, do dziś pamiętam tą wysoką trawę, drzewa. Tam nie było samochodów, można było sobie iść spokojnie, nikt ci nie trąbił. Ogródki działkowe z jednej strony, jadące linią otwocką, to chyba tak się nazywa, linia otwocka, pociągi. Najróżniejsze tam mieliśmy przygody na tym, mówię to z okresu dzieciństwa, pamiętam. No wiadomo, wchodzenie po drzewach, nieraz ta droga do domu zajmowała kilka dobrych kwadransów. To nieraz było godzina, nieraz półtora, ta matka stała w drzwiach ze ścierką, czego bardzo nie lubiłem, bo matka mnie zmywakiem lała. Takim mokrym zmywakiem. Gdzie ty żeś był? Dlaczego żeś tak późno przyszedł? Mama z Jackiem byłem i Krzyśkiem. Chodź, obiad jest. Zupa jest. Będziesz jadł zupę. Dobrze, mamo, już będę jadł. Ale jeszcze wrócę do tej Makowskiej, bo to jest bardzo charakterystyczna taka droga z domu. Tam się działy różne bardzo rzeczy. No, najpierw to było podkładanie kapsli pod przejeżdżające pociągi. Bo one tak fajnie wyprostowywały te kapsle. To był okres grania w tak zwane kapsle, wyścigi pokoju. I stwierdziliśmy, że kamienie też można podkładać. Ciekawe, co będzie. No raz żeśmy podłożyli, ale się okazało, że to nic fajnego jest. Ktoś tam nam zwrócił uwagę, chłopcy, nie róbcie tak, bo to może być dramat. No ale znowuż tam, powiedzmy, w jakimś okresie czasu tam żeśmy poszli na tą Makowską. No i tam było wysypisko śmieci z jednej, z drugiej strony. Nie wiem, co o tym mówić, ale powiem, bo to taka ciekawostka. Znaleźliśmy padlinę olbrzymiego, wielkiego owczarka niemieckiego, który tam padł, ktoś go wyniósł. No, nie będę wnikał w temat, ale w naszych dziesięcioletnich główkach zwykle się taki diaboliczny plan, żeby tego psa położyć na tory i zobaczymy, jak to będzie, jak przejedzie tego pociąg tego psa. No i co, żeśmy tego zaciągnęliśmy, tego psa na tory położyliśmy i położyliśmy się w takiej wysokiej trawie, jakieś 3 metry od tego. Gdy przejechał pociąg po tym psie, my byliśmy cali w białych robakach, we wnętrznościach tego psa. Było coś nie do opisania. Potworny smród. Uciekliśmy stamtąd z Krzykiem. Jakąś kałużę żeśmy znaleźli i tam żeśmy się myli w tej kałuży. Także mówię to takie, no mówię, jak to by powiedział klasyk, trochę śmieszne, trochę straszne opowiadanie. No poza tym w późniejszym okresie z dziewczynami się tam chodziło, kurczę, na randki.
Wysoka Trawa była naszym sprzymierzeńcem, naszym, że tak powiem, naszą mgłą taką, jakby powiedzieć, która pozwalała nam jakieś tam pierwsze takie umizgi do dziewczyn, no tam 14 lat, powiedzmy sobie, no tam za dużo się pojęcia nie ma o jakichś takich sprawach bardzo dorosłych, no ale mieliśmy swoje jakieś takie ulubione sympatie, z którymi no, można było porozmawiać, pograć w piłkę. One po drzewach raczej nie chodziły, ale mówię, to też takie były, ta Makowska była takim jakby no, naszym azylem, gdzie można było się i wypłakać, poznać, co to jest miłość, wypić wino, popalić papierosy, tak żeby nas nikt nie widział i życzliwa sąsiadka, żeby nie doniosła mamie, bo to też istotne było. No to skończmy na tą Makowską, bo to jest tyle tematów jeszcze. Ale sama ulica Szklanych Domów była bardzo ciekawa, bo no, tam żeśmy w piłkę grali, miałem wielu tam przyjaciół, kolegów. Była kotłownia, która też była w jakimś sensie naszym obiektem zainteresowania. Trochę było też tam śmiechu, bo olbrzymi kamień, który tam był, bo tam były drzwi na samym dole, które służyły jako taki, no, jakby to nazwać, taką wyczystkę dla sadzy, które się osadzały w tym kominie i tam co jakiś czas przychodzili panowie, którzy szuflami te sadze wyjmowali i wyciągali na łopatach i do taczki gdzieś tam wywozili to. I my kiedyś w przypływie, że tak powiem, ciekawości, niezaspokojonej we trzech, bo mieliśmy takich, czterech nas było, ja, Krzysio, Jarek i Jacek. Niestety dwóch z nich już nie żyje. I tam żeśmy we czterech weszli, no i wiadomo, widok taki no, niespotykany. No i było hop, 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 hop w tym. I tam zaczęły się odrywać jakieś takie, no może nie groźne dla naszego zdrowia, ale dające swój obraz, sadza, po prostu sadza leciała z tego komina. My żeśmy wyszli od razu oczywiście w cali czarni w tej sadze. No to było też, pamiętam, że ojciec mi wlał chyba wtedy za to, bo matka tego doprać nie mogła, no sadza, wiadomo, z węgiel, grafit, jakiś tam bardzo tłusta substancja, ciężko to usunąć. Ale tutaj zacznę dokończę tutaj ten temat osiedla młodych. No samo osiedle młodych, tak jak powiedziałem ci, mieszkałeś tam, także tam się nic nie zmieniło, może zostały dostawione 1, 2, 3 nowe budynki jakieś, ale te czteropiętrowe, trzyklatkowe budynki do dzisiaj tam stoją. Mam pytanie o bunkry, bo tam podobno są bunkry. Są. Na jednym z akurat ogródków, który ja wynajmowałem, jest taki wywiecznik, takie wyjście od tego bunkra, stamtąd zawsze szczury wychodziły. Czy ty z tym jakieś miałeś doświadczenia, jakieś peregrynacje tych bunkrów? Bo mnie to zawsze intrygowało. Oj, miałem. Więc tutaj, jak się kończył budynek w stronę kotłowni, budynek Szklanych Domów 13 i potem tam był ten następny budynek, to już nie był Szklanych Domów, tylko chyba Romea i Julii albo coś takiego było. Taka ulica chyba tam była, Romea i Julii. Jest nadal. Jest nawet, tak. No i nas, takich chłopaczków 10-letnich, może nawet mniej, bo 10 lat, no 9-10 lat, to była komunia. Zaintrygowała nas wystająca kopuła na trawniku. Oczywiście ona była, te takie były cztery otwory, one były siatką zaciągnięte, ale co tam jest? No to się okazało, że jeden z kolegów wie, co tam jest. Więc mówi, tam są schrony atomowe. Co to jest ten schron atomowy? Bo będzie wojna i tam są schrony, żeby się ludzie mogli schować. A tam jakoś można zobaczyć? Można. No i się okazało, że można. Zdobył klucz od piwnicy, od swoich rodziców. Jacek właśnie, świętej pamięci Jacek, zdobył ten klucz i klatką schodową żeśmy poszli do piwnicy, żeśmy zeszli, ponieważ on już tam był, ale nie robił jakiejś takiej no, penetracji tego pomieszczenia, tylko wiedział, gdzie to jest i jak tam wejść. Więc to były metalowe drzwi, wysokości, ja wiem, 1,5 metra na 80 centymetrów z takimi ryglami metalowymi.
No i ponieważ to nie było jakoś tam stare to urządzenie, bo to pewnie było budowane jak osiedle młodych, czyli tam koniec lat 50. My żeśmy tam weszli. Weszliśmy, ale tylko przeszliśmy dosłownie 3 metry, bo tam było tak ciemno, a my nie mieliśmy latarek. Więc nauczeni doświadczeniem następnego dnia wzięliśmy kanapki ze sobą, wodę do picia, latarki oczywiście i żeśmy tam poszli. Aż mnie przy ciebie, bo to było potworne przeżycie dla mnie. Wchodzisz do pomieszczenia betonowego, gdzie są jakieś korytarze, gdzie coś tam, jakieś koła są, od których, o których nie wiadomo, jakie jest przeznaczenie. Potem dowiedziałem się, że to jest otwieranie dmuchaw i tak dalej, ale było tam bardzo zimno. To był okres, ja wiem, no w letnim, to było lato, to był gdzieś czerwiec, może lipiec, ale było tam diabelnie zimno. I my tam żeśmy wchodzili z tą latarką, żeśmy weszli, było tam czysto. Tam nie było jakieś tak, jak teraz by się to, pewnie by się przydarzyło w tych okolicznościach, które są teraz, jakiś spray, coś tego i ja tu byłem i tak dalej, jakieś tam i tak dalej. Nie, tam było bardzo czysto. Jakiś tam gruz może trochę był, ale było bardzo czysto i byłem, widziałem te pomieszczenia, to były niskie pomieszczenia, niektóre były większe, były 3 czy 4 te pomieszczenia, niektóre były duże, te szczególnie 2 były duże, przy bokach stały ławki. I tyle pamiętam z tego. Byliśmy tam raz, potem chyba ktoś zainteresował się odwiedzinami, które tam może nie tylko my żeśmy robili i została powieszona kłódka. Kłódka była i już nie można było tam wchodzić. Także mówię, znałem to, rzeczywiście takie schrony były i obserwując potem już jeżdżąc na rowerze po osiedlu, to się okazuje, że tych schronów wcale nie było mało. Natomiast co tam jeszcze ciekawego na tych szklanych domów było? Ogródki działkowe, na które tam można było sobie iść. Niektórzy życzliwi działkowcy, można było tam sobie kupić coś od nich, jakieś pomidorki fajne, ogórki, jabłka. I tam właśnie w tym jednym z tych budynków, bo tam były chyba budynki takie kolejowe 2, poznałem pierwszy raz Ludka, czyli git człowieka. Stefan miał na imię, Bitny na niego żeśmy wołali. Bitny dlatego, że on miał taką manierę miał, że zawsze jak chodził do towarzystwa, to taki ruch robił. Cześć chłopaki, co tam u was i tak dalej. On nie był jakoś tam starszy od nas dużo. W każdym razie on był jakiś tam 3- czy 5-roczny, już tam w 6 klasie siedział. Ale taki dosyć sympatyczny był i on nas zaczął tak, tych takich chłopków po 12, 15, 13 lat, zaczął nas tak w ten temat subkultur nas wciągać. Ja to powiem o tym tak, jak ja to odczuwałem jako 15, 16, 17 latek, jak to się objawiało, jakie były zwyczaje, co się z tym wiązało, należeć do tej subkultury git ludzi. Był taki ten Stefan, on się Bitny na niego żeśmy wołali, dzisiaj to byśmy powiedzieli, że ma taką ksywkę, dobrze się bił, to trzeba powiedzieć, że miał smykałe kurcze do tej bitki miał, a my, że tak powiem, żeśmy byli trochę tacy pod jego wrażeniem, bo był trochę inny, on nie był z Warszawy, on gdzieś był spoza Warszawy, tam się przyjechał, skąd żeśmy go poznali. No i to był powiedzmy już rok tysiąc, gdzieś tak, ja miałem 14-15 lat i zacząłem się tym ruchem interesować. Ktoś tam mi powiedział, gdzieś tam usłyszałem, a po co te kropki takie na twarzy tam u niektórych ma, to ty nie wiesz? To są git ludzie. Aha, a co to znaczy? Wiesz, jak masz kropkę tutaj, to jesteś taki. Jak masz kropkę tutaj, to nie jesteś fajny. Nie jesteś milutki. Będą cię prześladować. Cytując tutaj mojego, że tak powiem, ostatniego idola, czyli Andrzeja Frycza w doskonałym serialu Ślepnąc od światu. Ale to tak tylko na marginesie chciałem jego tak podkreślić rolę i no też w jakiś sposób związana z naszą dzisiejszą rozmową. Świat mafijny Warszawy.
No ale do czego, ale zacznijmy, dokończmy temat git ludzi. My oczywiście nie byliśmy takimi git ludźmi, jak to się, jak podają, że tak powiem, podręczniki o tym, jak o tym piszą znawcy tematu, socjologowie i tak dalej. Natomiast chłonęliśmy tą wiedzę jak gąbka za przeproszeniem i nas zaczęła mnie przynajmniej, zaczęło to środowisko w jakiś sposób interesować. Fascynacja to by było za dużo powiedziane, ale zaczęło mnie interesować, dlaczego oni tak są fajnie ubrani, dlaczego mają modne fryzury, dlaczego nie zawsze mają pieniądze na papierosy, na coś tam mają pieniądze, wyrażają się w sposób taki no trochę inny. My też tam żeśmy sobie lubili poprzeklinać całkiem nieźle, ale no oni tutaj mieli ten repertuar dużo bogatszy i to nas zaciekawiło i tak dalej. Kiedyś tam żeśmy poznali takich kolegów innych jeszcze, którzy byli w tym temacie, że tak powiem, już bardziej zaangażowani. Ja nie będę mówił git ludzie, bo mnie to trochę przeszkadza. My mówiliśmy między sobą ludkowie. My ludkowie tamtego. Jakoś tak to było takie słowo. Git ludzie to nie było tak między nawet git ludźmi się nie mówiło, tylko mówiło się herbatniki, sympatyczne widelce. Też takie określenia znałem. Ale byłem u ludków na Woli, pogadaliśmy z ludkami, żeśmy parę tam kwiatek wypili i się działo, i się działo. No i zacząłem się dopytywać, gdzie to można, co, jak to się, jak ich poznać. A to kochany, nie jest tak prosto, jak ty mówisz, że ty chcesz i idziesz. Na to sobie trzeba zasłużyć. Na to trzeba się wykazać charakterem, trzeba być charakternym, poznać nową mowę obecną wtedy. Nie wolno przeklinać, trzeba znać słowa, które wolno mówić. A ja mówię, a jakie to są słowa? A jak ty mówisz na kiełbasę? No kiełbasa. Nie. Według naszej ludkowej mowy to się mówi gięta. No i takich masę właśnie rzeczy. I zacząłem ten słownik nowy chłonąć lepiej jak angielski, którego w życiu się nie nauczyłem. Ale chłonąłem to jako taki nastolatek. No to ja poproszę trochę przykładów. Przykłady? Chodzi ci na przykład o wyrazy, słowa? Jak z tą kiełbasą. Jak z tą kiełbasą. Na przykład nigdy nie wolno mówić, jak się było między ludkami, nie wolno powiedzieć kurwa. Wiesz, kurwa, to było absolutnie zabronione. Stąd do dzisiaj. Mówi się kurwa mać albo kurwa twoja mać. Przepraszam, ale muszę użyć tych słów dlatego, żeby no, oddać to takie. Poza tym następne. A co oznacza kurwa fa? Kurwa twa? Fa. Kurwa fa to jest to samo, co kurwa twoja mać, tylko kurwa fa. Takie szybko. Kurwa fa. Wiesz, kurwa fa, nie? Jak to było? Tam było tak i tak, nie? Kurwa fa, rozumiesz? No, kumasz sprawę, dobra. I to było rozumiane, o to chodziło. I tych, że tak powiem, kurwów różnych było masę i to trzeba było znać, uważać, co się mówi, bo można było dostać w dziób, że tak się delikatnie powiem, a można się było nawet skiepścić. Skiepścić się można było przez używanie właśnie niewłaściwych słów w towarzystwie ludków. Oczywiście trzeba powiedzieć o frajerach. No bo to się nie da od tego tematu odejść. Oczywiście w subkulturze więziennej to wygląda całkiem inaczej. I tego tematu nie będę poruszał, bo mówię, to jest temat trochę tabu, a trochę temat, na który nie lubię rozmawiać, dlatego że, mówię, napisano tyle rzeczy na ten temat, nakręcono tyle filmów, że wolę mówić o tych sprawach, które bezpośrednio mnie dotyczyły. My żeśmy odzywali się w towarzystwie kobiet, dziewczyn, zachowaliśmy się całkiem porządnie, nie przeklinaliśmy. Dziewczyny były traktowane też fajnie, bo były dziewczyny charakterne i niecharakterne, bo niektóre dziewczyny skręcały w stronę hipisów i tych dziewczyn się już nie tolerowało, ale dziewczyny, które się z nami tam po dyskotekach chodziły, były bardzo fajne. One w jakiś sposób traktowały to nasze podejście do życia, że nie mówimy właśnie, że mówimy w sposób zrozumiały, ale czasami też niezrozumiały dla nich. Bo jak tam powiedzieli, że któryś tam powiedział, ten mój, ten mój do bukiet czerwonych róż dostał, ta. Ona nie wiedziała, co to jest. A bukiet czerwonych róż to było coś takiego, pamiętam, że to było zesłanie człowieka w dół bez ubliżenia. Bo można było powiedzieć do niego, jesteś kurwą frajerem od dzisiaj. A nie, tak się mówiło, że on dostał bukiet czerwonych róż od ludzi.
Od ludków dostał bukiet czerwonych róż. Frajer, chuj dupa, zostaw go, w ogóle zapomnijcie o nim. Oczywiście był możliwość takiego człowieka naprostować. Prostowanie, no to były, wiesz, on musiał robić przez szereg dłuższy czas musiał robić to, co my żeśmy chcieli. Czasami to były bardzo niewygodne rzeczy, nieprzyjemne rzeczy. Mógł dostać bęcki przy okazji jakieś, proszę ciebie, i no tak to się, tak to wyglądało. Ale to trwało, to jego naprawianie, prostowanie, jak to ująłeś, Trudno powiedzieć. Jakiś czas? Trudno powiedzieć, dlatego to nie można powiedzieć miesiąc, pół roku, rok. Jeżeli on się czymś wykazał, na przykład wpierdolił jakiemuś frajerowi, wykazał się tym swoim takim, no podejściem do tego tematu, do ludzi, że on zasługuje na to, my tam potrafiliśmy to ocenić, no to mógł z tego wybrnąć w ten sposób właśnie, że postawił tam parę butelek wódki, zaczął grypsować z chłopakami już jakoś tego, zaczął mieć porządną i to się jakoś tam było tak, że można by chłopaka było naprostować. Czyli powiedzmy wyraźnie, że Gitludzie dzielili świat z grubsza społeczeństwo na dwie grupy, na Gitludzi i na frajerów. Tak, jeszcze byli tak zwani... Apropak? Apropaki byli. Czyli to taki byli zawieszeni w takiej próżni. Nie wiadomo było, czy z tego apropaka wyjdzie coś, czy nie wyjdzie coś, czy on będzie frajerem. On był takim fiutkiem na usługi. Można było mu wpierdolić, zabrać mu pieniądze, kopa mu dać. Ja nie miał prawa się z tym... On się nie uszalał przed nikim. To i tak to wyglądało. No wiesz, tutaj jeszcze trzeba dodać to, co Stasiukowi zarzuciłem. On napisał tam, że plac Szembeka, pamiętasz, że placu Szembeka był taki temat. I on tam napisał, że na placu Szembeka zbierali się różni i rockersi. Bo on pisał o jakiejś szkole takiej resocjalizacyjnej, z czego ja wiem, że ta szkoła wcale nie była w okolicach placu Szembeka, tylko raczej Ronda Wiatraczna. Ale w każdym razie on sugerował, że rzeczywiście... była taka szkoła na Osowskiej. A no właśnie. Na Osowskiej vis-a-vis Biedronki w tej chwili. Mhm. Tam coś się takiego działo, że tam ci ludzie, którzy tam, dzieciaki, chłopaki, dziewczyny, którzy tam przebywali, to nie byli tam z własnej woli. O, w ten sposób powiem. No on tutaj pisze, to jest fragment wywiadu, którego on udzielił, więc ja zacytuję, że to był szkolny ośrodek socjoterapii, tak, i że to była legenda kontrkultury. Bardzo niesamowita szkoła, niby dla ćpunów, niby dla ludzi niewyrabiających się, ale to był taki eksperyment psychologiczny i on tam chodził przez jakiś czas i tam zbierała się cała frikowska Warszawa, która oczywiście troszkę ćpała, ale to byli kapitalni ludzie. Samych kapel rockowych on pisał było z 7. I on, ten krótki fragment ja na fanpage'u Praga Gada zacytowałem, a ty się właśnie troszkę tak wzburzyłeś, pisząc komentarz, że te żule z Grochowa, bo on tam pisał, że żule z Grochowa nie wiedziały, przychodzili, ale że w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Że byli tacy skonfundowani. A ty pisałeś, że te żule z Grochowa, co niby nie wiedziały, o co chodzi, to nie jest tak i że to byli szanowni git ludzie z szanownego Grochowa, którzy właśnie ustawiali tych popierdoleńców, jak się tu wyraziłeś, z szczubami na głowach i innych popaprańców. Tak się tu wzburzyłeś i teraz się właśnie chcesz zrehabilitować. To znaczy co, nie miałeś racji? To znaczy miałem rację. Miałem rację, ale chciałem ten temat bardziej tutaj może pogłębić trochę. On tam pisze, mistrz Stasiuk pisze, że właśnie, że tam się zbierały na placu Szembeka różne subkultury. No, można powiedzieć, że w jakiś sensie tak. Chociaż tam nie było to aż tak widoczne, tak widowiskowe, że po prostu no, to był duży plac. Jeden z największych placów na Grochowie, gdzie masę ludzi się przewijało i można powiedzieć, że no, różnych się ludzi spotykało. Ludzie, żule z Grochowa. Powiedzmy sobie tak, Stasiuk balansuje tutaj, on nigdy nie brał udziału w tej subkurze git ludzi. On raczej się skłaniał właśnie do tych ludzi, do których my żeśmy w jakiś sposób marginalizowali. Czyli jakichś tam ćpunków, jakichś panków, hipisów, jakichś luzaków,
jakichś takich ludzi nie do końca ogarniętych ze swoim wyglądem, ze swoim podejściem do życia, którzy no, tam rzeczywiście na tych ławkach przesiadywali koło poczty, a my żeśmy tam wpadali. Było krótkie fubudu szupu, wypierdalaj stąd. Tu jest makabreska, to znaczy była taka kawiarnia arabeska. Arabeska była, w tej chwili coś tam jest, ale już nie pamiętam co było, była arabeska. My żeśmy na to mówili makabreska, bo tam można było w zęby dostać, można się było napić wina, jakąś fajną dupcię wyrwać stamtąd, to już mówię, jak miałem tam więcej lat. I tam w tym wokół tej tam jest taki, wokół tej makabreski był taki właśnie, taka mieszanina się zbierała różnych ludzi. Czasami tak się zdarzało, że wchodziliśmy do tej makabreski, wypierdalaj stąd, ty też, wypierdalaj stąd. Nie było rozmowy, ludzie wychodzili. Oni nas znali dlatego, że my byliśmy charakterystycznie ubrani. Mieliśmy spodnie, zwykłe, rozszerzane, bo taka była moda. Raczej byliśmy krótko obcięci, może nie tak jak, ale to były takie fryzury, fajne fryzury były. To nie były tak jakieś tam jak jakiś garownik stary, na zero ostrzyżony, jakiś tat. Nie, tak w ogóle nie było takich rzeczy. Ale tam jeszcze za makabreską, tam jest taki trójkąt bermudzki. Jest zespół trzech, układ trzech ulic, nie pamiętam tych ulic, ale wiem, że się tam mówiło trójkąt bermudzki, że tam można było iść, dostać baty i nie wiadomo od kogo. Jak w trójkącie bermudzkim, też gdzieś tam ktoś zaginął, ale nie wiadomo gdzie, co, jak, kiedy i tak dalej. W każdym razie rzeczywiście tak było, ale to nie przechodzili żule. No, Stasiuk mógł powiedzieć, że to żule, bo my żeśmy tam, nie było żadnej rozmowy tam, wiesz, jakiejś subtelnej, wiesz, a słuchaj, a co ty, tylko tam było strzał, wypierdalaj, nie podobasz mi się i koniec, no. A jeszcze jak zobaczyliśmy jakiegoś czuba w glanach, a co ty kurwa tu robisz? Ty jesteś na porządnej dzielnicy. Już mnie stąd. A hipisa? Dziewczyn nie, absolutnie nie. Dziewczyn nie. Ale jak takiego Matysiaka żeśmy spotkali, no to go wry i koniec, no. Nie było pomiłuj. Także mówię, no, żule. No, tak odbierało nas społeczeństwo, że żule, ale żule to mówię, no, to jest szeroki spektrum znaczenia tego słowa żul. Także mówię, no, może nie do końca żule, ale ludzie, którzy zakładali tam jakiś porządek, no, nie dopuszczali, żeby jakieś tam grupki były właśnie punków, jakichś tam czubów, jakichś tam innych, mówię, takich, no, z którymi żeśmy się absolutnie nie identyfikowali. Absolutnie. Mieliśmy swój kodeks, może to nie był kodeks do końca honorowy, ale w jakimś sensie był, bo przestrzegało się reguł, przestrzegało się wyglądu, przestrzegało się sposobu wysławiania się, i przestrzegało się, z kim się zadawało. Mieliśmy swoje towarzystwo. Swoje towarzystwo mieliśmy. Ludków, tak zwanych ludków, bo ludkowie rządzą. Ludkowie rządzili. W każdym razie to tak, tak to wyglądało z placem Szembeka. Nie jest do końca tak, jak ty mówisz, że jest to temat powszechnie znany. Choć słowo subkultura moim zdaniem tu nie jest właśnie wcale idealne, ale dla socjologowie tak o tym piszą. Moim zdaniem z tym jest troszkę akurat inaczej. To jest swego rodzaju taka formacja. Nie chcę powiedzieć, z kolei użyć słowa sekta, bo tam nie było jakichś odniesień, jak myślę, do jakiejś siły sprawczej wyższej, tylko raczej sprawczość. To byli właśnie git ludzie, to właśnie oni rządzili, więc ten czynnik decyzyjny był absolutnie w nich właśnie. Niemniej jednak uważam, że subkultura to jest ten rodzaj zgrupowania, do którego można dosyć swobodnie, bez wielkiego wkupywania się zapisać. A już współcześnie, jak jeden z socjologów powiedział, że to jest, wręcz mamy teraz hipermarket tożsamości, gdzie są konkretne sklepy dla heavy metalowców, dla punków. To tam się idzie, kupuje cały ten zestaw, że tak powiem, podstawowy i teoretycznie już się jest. To oczywiście są przebierańcy, a nie autentyczni przedstawiciele tych subkultów, ale już w przypadku git ludzi to w ogóle nie możemy o czymś takim mówić. To raczej jest rodzaj, bym powiedział, takiego trochę stowarzyszenia. No to też tak jest, że wśród takich wiodących postaci w takich grupach trzeba było się umieć trochę, no wkupić, tak się umieć. Jakoś tak się wkupić, żeby oni cię zauważyli,
żeby cię zauważyli i żeby cię zaakceptowali. Krótko mówiąc, moim zdaniem trzeba było być jakimś, dosyć wyrazistym. Nie można było być byle jakim. Ja postrzegam tą, niech będzie subkulturę, jaką taką grupę osób bardzo o radykalnych, zdecydowanych poglądach. Czy ty robiłeś rzeczy, jeśli możesz powiedzieć, pewno podejrzewam, że nie będziesz chciał, ale czy robiłeś jakieś rzeczy? Powiem ci tak, robiłem rzeczy, z których nie jestem dumny. Ludkowie nie tylko byli na Grochowie. Byli na Woli, byli na Mokotowie, byli na Powiślu. No, w całej Warszawie. To mnie interesuje, czy te grupy stanowiły jednolitą strukturę, czy też oni jakoś byli zantagonizowani między sobą? To znaczy tak. Polegało to między innymi na tym, że ja miałem dziewczynę na Woli. No już będąc takim 17-latkiem. Będąc 17-latkiem miałem dziewczynę na Woli i tam towarzystwo też mocno grypsowało, kolunie moi. I powiem tak, tam było takie, nie pamiętam, naprawdę nie chciałbym tego tematu tutaj, żeby to było źle zrozumiane, ale wystarczyły dwie, trzy odzywki w takim towarzystwie, żeby oni cię sprawdzili i wiedzieli, że jesteś swój, że należysz do git ludzi. Dosłownie to było takie kilka zapytań, wiesz, typu, jak kto ty jesteś? No wiesz, zapytaj ludzi, a skąd ludzi? Z Pragi. A kogo konkretnie? Musiałeś podać kilka pseudonimów. Pseudonim to tak z partyzancka brzmi, ale parę ksywek albo parę tam, wiesz. No tam tego. A to tego to ja znam. I co, on ręczy za ciebie? Ja myślę, że tak. To sprawdzimy. No i nie wiem, czy oni sprawdzali, czy nie. Podejrzewam, że tak, bo potem to ja miałem wszystkie drzwi otwarte na Woli. Jak już gdzieś tam chodziłem z tą dziewczyną, bo też mogłem mieć obawy, że no co, przychodzi facet tutaj, no niby w porze jest, ale w porządku, ale przychodzi do naszych dziewczyn tutaj tego, może mu tak profilaktycznie i tak dalej. No i także mówię, nie było z tym problemu. Nie było z tym problemu, a brałem tutaj, mówię, udział w takich, no, kolegowałem się z chłopakami, z Bema, z Ludwiki. To były takie mocne ulice, mocne tematy. Na Woli Żytnia, Gibalskiego. Gibalskiego to była taka już ulica, że tam mało kto się odważył iść wieczorem. A ja tam chodziłem spokojnie. Rej wtedy wodził, taki tam, pamiętam, Pan Zbyszek. Pan Zbyszek odsiedział chyba 17 albo 18 lat za morderstwo. Niesamowicie kulturalny, niesamowicie no, z olbrzymią wiedzą facet. Mówiliśmy na niego pan z obrazkami. Pan z obrazkami, dlatego że miał niesamowite tatuaże. No w tamtych czasach, to były lata 70., no nie były tak tatuaże popularne jak teraz. Z tatuażami chodzili ludzie, którzy mieli kontakt z więzieniem albo z jakichś takich innych przyczyn, prawda, sobie te robili tatuaże, a on miał te tatuaże przepiękne. No i co miał znamiennego? Miał wytatuowanego stopień pułkownika z wojska. To się tak wyglądało, że to były trzy piszczele, znaczy trzy razy skrzyżowane piszczele, trzy razy i dwie trupie czaszki. No i my wiedzieliśmy, że z panem Krzysiem to można o wszystkim pogadać, ale pewnych spraw nie wolno rozmawiać, o pewnych sprawach nie wolno z nim rozmawiać, a sprawy te dotyczyły głównie okresu, gdy on był odizolowany, gdy był w więzieniu. Tam tych spraw on nigdy nie chciał rozmawiać, był kawalerem, ale nie pamiętam tą jego taką, no, tą jego taką, takie ciepło od tego faceta biło. On był starszy od nas, no sporo, gdzieś myślę, że z jedną dekadę to był od nas starszy spokojnie, ale potrafił znaleźć język, potrafił nas przestrzegać. On z nami tam chodził, kolegował się, nie był jakimś takim sopkiem. Nie pamiętam, czy on na Ludwiki mieszkał, czy na Bema, nie pamiętam. W każdym razie chodził z nami, pił z nami i opowiadał czasami fajne anegdoty, też takie ze swojego właśnie pobytu. Lubiliśmy go. Nie to, że on był dla nas autorytetem, ale pasował do nas. Pomimo tych swoich przejść, jakiś tam pasował do nas i był rzeczywiście takim fajny kumpel. No. Bardzo zaskakujący opis takiego
życzliwego, ciepłego, a jednak przecież starego Garusa, który musiał na tego pułkownika jakoś sobie zasłużyć. Tak, niewątpliwie. Niewątpliwie tak, niewątpliwie musiał jakoś sobie zasłużyć w hierarchii, ale no bardzo charakterny facet, bardzo charakterny. Tak samo jak na Brzeski. Wychodziłem o 3 w nocy spod 13, patrzę, obrabiają sklep metalowy. Na mnie Niuniek mówili. To było tam, ja tak idę, trochę taki nie, tego, nie, bo wyszło, wychodziłem, 3 w nocy była. Niuniek, spierdalaj na drugą stronę, bo koci mordy dostaniesz. Dobra. Żuk stoi, pakują całe kartony bokiem do Kijowskiej i do Nocnego, żeby do domu jechać. Do tego. Ale mówię, tak, tak, ludzie między sobą nawiązywali jakieś więzi takie, że byłaś rozpoznawalny na tej dzielnicy, nikt cię nie ruszył tam. Nad tym jakiś taki parasol ochronny się roztaczał, że broń Boże go ruszyć w ogóle. Mm-hmm. To jest nasz. Mm-hmm. Pytanie, jak za tych twoich czasów, jak ty postrzegałeś właśnie warszawską Pragę? Co tam dostrzegałeś? A Bazar Różyckiego? A, Bazar Różyckiego. Bazar Różyckiego. No co, może trzeba zacząć od tego, że byłem tam często. Towarzystwo mieliśmy rozrywkowe tam na tym, gdzieśmy pracowali. Sitwa była nie z tej ziemi. Paru tam było też takich chłopaków z takimi poglądami jak ja. Czyli trochę grypsujących, trochę nie grypsujących, ale charakterni, bardzo charakterni byli. Popijało się, no i tam czasami pod zorześmy jeździli. Ale to też to ci opowiem o tym ziębie moim słynnym, bo to o tym człowieku trzeba powiedzieć. I tam między innymi potem, jak żeśmy jeździli, to się wsiadało w tramwaj, no i każdy do domu gdzieś tam się rozjeżdżał. Ja jeździłem na Grochów, chłopaki gdzieś tam po drodze. I po drodze, no, a może by tak się napili jeszcze trochę. No to na Bazar Różyckiego wsiadaliśmy, w alejkę koło komisu, w bok, tutaj z boku. Pyzy, kaszaneczka, żurek ze słoika, proszę ciebie, ćwiarteczka, ogórek i tak wszystko. I tam nieraz się zabradziarzyło i to dobrze się zabradziarzyło. Też tam nas już znali, bo my tam żeśmy no, raz w tygodniu to spokojnie żeśmy byli. A już tak, no, mówię naprawdę, dosyć często tam się bywało. Także te nawet handlarki, które nas tam, że tak powiem, obsługiwały z racji gastronomii, którą one tam reprezentowały na tym bazarze, no to one nas znały. Panie Grześku, a Mniunik, o, kaszanka dobra jest. No dobra, to idziemy. A coś, panie Gieniu, pani ma? Mofa. Pewno, że mam. No i tam zawsze lulu było. Nieraz to żeśmy tak się sponiewierali, że na tych schodkach taki komis był. No pamiętam w tym domu, taki drewniany dom był. I na tych schodkach żeśmy siedzieli. Czekaliśmy, aż pierwsza fala przejdzie i mogliśmy iść dalej. Ja się na to wcale nie godziłem. Może wróćmy jeszcze, Przemek, do Grochowa. Proszę bardzo. Wróćmy do Grochowa. Tutaj jest taki urywek w Stasiuku, gdzie prawdopodobnie, jeszcze tego nie rozszyfrowałem, ale on był na pogrzebie, był podczas kremacji swojego przyjaciela i on tutaj opisuje ten moment. Kiedy wsuwali cię do pieca, wiedziałem już, że będę chciał to wszystko opisać, ponieważ nie mogłem zrobić nic innego. Ten piec, to wnętrze, ten wózek przypominały fabrykę naszych ojców i potem naszą fabrykę. I tutaj chciałem powiedzieć o tym, ja jako młody chłopak, 1975 roku poszedłem do pracy. Nie chciałem się uczyć. Mi dziewczyny były w głowie, git ludzie, ale nie nauka. Ojciec pewnego dnia spakował w walizkę wszystkie moje książki, wyniósł do piwnicy i powiedział, że już się nie będę uczył. Bo się bardzo ucieszyłem. Ale rano, następnego dnia, o 4 rano, matka mnie obudziła, zapłakana. I mówi, masz tu kanapki do pracy, ojciec na ciebie czeka. I poszedłem z ojcem pierwszy raz w życiu do pracy. Do fabryki wyrobów precyzyjnych imieniem generała Świerczewskiego. Zakład już oczywiście nie istnieją od wielu lat, ale to dla mnie 17-letniego chłopaka bardzo wrażliwego. Bardzo wrażliwego. Bardzo takiego podatnego na wpływy pewnego rodzaju, to było coś strasznego. I tutaj to mi się podoba w Stasiuku, ten opis. Ponieważ nie mogłem zrobić,
ten piec, to wnętrze i tak dalej, bo tak przypominały fabrykę naszych ojców, a potem naszą fabrykę. Mój tata, potem ja. To wszystko działo się za szybą. Nie czułem zapachu rozgrzanych stalowych stróżyn, zapachu iskier tryskających spod korundowych tarcz, zapachu oleju, woń tych wszystkich wydziałów, kuźni, hartowni, tłoczni, chociaż wszystko działo się za szybą. Gdy ruszyły dmuchawy, to chodzi o scenę już tutaj spalania pewnie, dmuchawy, które miały rozpalić płomień do 1000 stopni, zrobiło się jak w hucie. Nawet zielone kafle na ścianach przypominały szatnie w pracy. Szatnie z tymi okropnymi metalowymi szafkami. Rzeczywiście tak było. Schodziło się 2 piętra w Świerczewskim Podnadu. Był potężny smród. Szafki metalowe, w których robocze ubrania zawsze przechodziły oleistą wilgocią. Nie znosiłem tego momentu, gdyż tuż przed 6 trzeba było się przebierać w granatowy drelich. Był ciężki od fabrycznego powietrza. Ciężki i zimny, prawie jak z metalu. Właściwie to nie ubierałem się w niego, tylko wsuwałem się z odrazu. Musiały minąć minuty, nim przeszedł ciepłem mojego ciała. I tutaj genialny opis, to jest właśnie tego Stasiuka. On musiał gdzieś mieć do czynienia z tym, bo tak to jest w 100% odzwierciedlone, że pozwolę sobie dalej to cytować. On pracował na żeraniu. Na żeraniu bardzo, w FSO. Bardzo podobne losy tak. Jak twoje. Tak. I tutaj posłuchaj, ten opis jest, no... Tłustawy dotyk wnętrza kieszeni kombinezonu, no, opiłki metalu. Teraz przypominam sobie, że materiał nie był granatowy, tego kombinezonu, tylko szary. Szary jak to, co wszystko wokół było, z zielonkawymi korpusami radzieckich maszyn, zasmolonym szkłem okien i podłogą z drewnianej kostki. Zwróciłeś na to uwagę, drewnianej kostki. Wiesz, dlaczego ta kostka była drewniana? Ja pracowałem w Świerczewskim, tam przy obróbce frezów ślimakowych i tam też było dokładnie to samo. Był wszędzie olej, wszędzie było brudno, żółte lampki gdzieś tam wiszące upowały, olbrzymi jazgot tych maszyn, bo na hali było, nie wiem, 500, 700 maszyn, które na nas pracowały. Drewniana kostka była po to, że jak ci coś upadło z ręki, detal wytoczony, wyfrezowany, on nie uległ zniszczeniu. Dlatego drewniana kostka. Okien drewnianą kostki z czarnej od smaru i brudu. Rzeczywiście ona taka była, bo nie było sposobu na to, żeby to wytrzeć. Tak jak glazurę dzisiaj, czy beton zamieść. Tego nie można było zrobić. Tam jak przycisnąłeś nogą, to olej wychodził z tej drewnianej kostki. Bardzo znamienne te, bardzo mi się to podobało, dlatego mówię, po wczytaniu się głębiej w Stasiuka, muszę mu oddać to, że prawdę pisał. Analizując jego teksty, nie czytając tego jak beletrystykę zwykłą, tylko analizując sobie słowa użyte, analizując sobie, jak on to odzwierciedla. Jak ci powiedziałem, ja piszę książkę, ale mi takiego opisu brakowało, jak Żrenicy. Nie mogłem nic takiego znaleźć, żeby to tak pięknie to opisać. Słuchaj, Przemek, jeszcze co mam ci powiedzieć? No myślę, że trzeba powiedzieć też o Placu Leńskiego i o Panu Ziębie. Jak żeśmy kiedyś wychodzili spod Niedźwiedzia na postoju taksówek, to nam trochę się jeszcze w międzyczasie zachciało. Trochę gorzały i stwierdziliśmy, że butlę mamy jeszcze taką zapasową w torbie i pójdziemy sobie w Olejandrę i tam jeszcze sobie po jednym w tramwaj jedziemy na Grochów. No i podchodzi do nas taki facet, ja wiem, w takim wieku trudno powiedzieć, 60-80 lat, trudno rozpoznać, bo zakonserwowany, białej koszuli, takiej, no można powiedzieć, chyba no najronowej, która miała za sobą dawną młodość, bo była żółta, ale była czysta. Miał garnitur taki wyszmelcowany przy tych mankietach. Mówi się, dobry panom bardzo, mówi, proszę panu, nie idźcie tam w Olejandry, bo mówi, 2 patrole konne latają. Nie idźcie tam. No to żeśmy akurat nie poszliśmy.
I potem za jakieś tam, powiedzmy, następnym tygodniu, czy za dwa tygodnie poszliśmy, kupiliśmy na Placu Leńskiego ze trzy buteleczki, poszliśmy tam znowu w Olejandry. Krzaczory takie po prostu tam przez zobę, wiesz. I tam siedzimy, ni skąd, ni zowąd, przychodzi znowu ten facet. Dzień dobry panom, mówi. Ja jestem, mówi, tutaj, tego chciałem panu smacznego życzyć, miłego dnia i tylko tyle. Pan, zaczekaj pan, żeś pan nas wtedy ostrzegł przed tymi, tak to byśmy pałami dostali przed te konne, te patrole. A to wie pan, ja z dobrego serca, bo tego, co tam mnie będą, wie pan. Chodź pan, jak pan ma? Tam na mnie tam zięba mówią tam. Tego. To chodź pan, panie zięba. I tam z nami wypił ze dwa kieliszki, poszedł. I potem ten facet miał takiego nosa, nie wiem, czym to podyktowane było, że on zawsze, jak my żeśmy poszli w te swoje rejony, to on zawsze się trafił. Przepraszam bardzo, czy ja mógłbym ewentualnie tu z panami na chwileczkę, ja mam dobre słowo i tak dalej. Panie zięba, no chodź pan, zięba na niego żeśmy wali. Panie zięba, pan zięba. I on zawsze tam był. Ale co mi utkwiło w pamięci? Jego elokwencja, sposób wysławiania się, no i ta jego nieprawdopodobna wiara, że to, co on mówi, to jest prawda. Wiadomo, przy takim towarzystwie, jak nas tam pięciu, sześciu zawsze było, w towarzystwie zawsze schodziły na jakieś tematy marginalne, tematy dyskusyjne. Takim jednym tematem zawsze było oczywiście wędkarstwo, bo my, jako że wszyscy byliśmy wędkarzami, no to w końcu było, no ale ja tego szczupaka złapałem, to mówię, panowie, stary zięba, bo on zawsze miał, na każdy temat mógł powiedzieć coś. I panowie, mówię, to co mówicie, to jest nic. Czy byłoby, mówi, dużo, nie tak ten, żebym panom tutaj jedną taką swoją, to oczywiście, no proszę bardzo. No i zięba zaczyna, mówi, panowie, mówi, ja, mówi, różnych zawodów się imałem, między innymi byłem też, mówi, kelnerem byłem w takiej knajpie na Woli, się mówi, nazywa Kawalerska. Mówi, sprzątam stolik, bo akurat się opróżnił, mówi, tam mówi sprzątam, ale mówi, dwóch gości obok, mało już się za poły nie łapią, że po prostu myślę, że będzie awantura. Obok przekrzykiwali się, który większego złapał szczupaka, czy ten tego. Jeden mówi, słuchaj, mówi, ta, mówi, ja, jak złapałem szczupaka, mówi, jak go wyciągnąłem na brzeg, mówi, to mówi, ja się zlękłem, mówi, bo takie zęby jak smok miał. A ten mówi, tam, mój pierdolisz, jeszcze dym mu z nosa leciał, co jak smokowi. Nie, no mówi, ale taki wielki. Słyszę, że nie przelewki, zięba mówi. Mówię, trzeba coś zrobić. Mówi, panowie, czy mógłbym, to was słucham, czy mógłbym wam, tak mówi, wejść słowo, opowiedzieć, co mi się przydarzyło? Rzecz niesłychana. No mów pan, panie zięba. No i zięba mówi, że mówi, pojechał ze szwagrem na Węgorze, na Glinianki tam za Marki, mówi, pod Warszawą, mówi, dostali, mówi, łódkę od takiego gospodarza, płyną. No i co, panie zięba? No, mówi, płynę, tę łódkę, żeśmy parę ćwiartek wypili przed tymi rybami, no bo zimno było. Mówi, płyniemy ze szwagrem, mówi, na wiosłach. Szwagier mocny w ręcach był, to mówi, wiosłuje. I nagle łódka stanęła, mówi. A tamci od razu, no i co, panie zięba, się stało? A, panowie, było tak, kurwa, ciemno, że końca szluga nie było widać. To już czujemy, że coś, wiesz, zięba będzie coś, wiesz, przewalał. No i co, panie zięba, się stało? No stał się dramat. Dramat się stał. Otóż panowie wodorosty, bo żeśmy wodorosty wpłynęli, wodorosty nam opierdoliły wiosła. No panie zięba, żeś pan teraz dopierdolił do pieca. No. Wodorosty, wiosła. A zięba się wali w piersi. To? Ja? Kłamie? Następnego dnia popłynęli ze szwagrem, tylko w chuj trocin było. No jak tamci usłyszeli o tych trocinach. Panie zięba, idź pan, przynieś pan jeszcze butelkę. Daj pan ze spokój z tymi bajerami. Taki był zięba właśnie. Jeszcze taki fajny fragment ci też przeczytam. Dobra. I też proszę się o ustosunkowanie, chociaż już dużo o tym mówiłeś. Inny wrażliwy prozaik, mianowicie Waldemar Łysiak, pisał tak. Dzielnica jest ciemnoszara, w kimie i brudzie, jak zdechły szczur. Znam każdą cegłę tej zapyziałej ziemi między Kijowską, Markowską, Targową i Dworcem Wileńskim. Każdy zapach sadzy kolejowej, tanich dób, pys i flaków z bazaru, cichych szarpnięć kosą i głośnych przekleństw, od których drży frajernia po tamtej stronie rzeki.
przy Kijowskiej zbudowali parę nowych bloków, ale za nimi wszystko zostało jak dawniej, przed wojną i po wojnie. Śmiecie, brud, dziury w chodnikach, zastawione doniczkami okna, z których wychylają się mężczyźni w podkoszulkach ze zgasłymi petami na języku. Kobity pastują podłogowe dechy, gnojki wrzeszczą, doliniarze prują kimona, kapusie studiują gazety. W każdym podwórku skwer i kapliczka Matki Boskiej. W bramach interes do zafarcenia, na paluchach sygnety, we włosach tani areozol, w mózgownicach nienawiść do państwowej roboty, w gaciach wrzątek, syf lub rulon dolców owinięty chustką albo plastikiem. Tak pisał Waldemar Łysiak w powieści Dobry. Opis bardzo znamienny, oddający realia w tego momentu, gdy zostały oddane do budynku ten długi budynek, bo jemu chodzi o ten budynek długi. Prawdopodobnie. Ten najdłuższy budynek w tym... Znam go dobrze, bo tam kolega Leszek pracował, kiziornie z tej ziemi. Poszedłem kiedyś do niego na wódkę. Tak mówię, ten opis jest bardzo dobry. Tam masę ludzi z pod Warszawy mieszkało. Bardzo dużo. Może nie wiem, czy nie większość. Znamienna taka jest jedna z sytuacji, która mi się zdarzyła. U Leszka pijemy wódkę w jakimś tam momencie po pracy. Leszek mi, Grzesiek, chodź coś zobaczysz. Podjeżdża, bo teraz jest uporządkowany. Kiedyś tam nie było uporządkowane. Tak jak on pisze, że zapyziałe to wszystko było, chodników nie było. Była taka sytuacja, co może w jakimś sensie odzwierciedla, kto tam mieszkał. Mówię, zaraz zobaczcie, jaka będzie akcja. Bo to już drugi raz, mówi. Siedzimy na balkonie, popalamy. Mówi pan, podjeżdża facet furmanką pod blok. Tam na Kijowskiej. Nie było trawnika, podjeżdża. Wiesz, zatrzymał tego psa. Halina! Chwilę znowu. Halina! Nie. Poczekaj, mówię, zaraz będzie. Halina! Otwiera się taki obok. Okno. Czego chcecie, dobry człowieku? Ale zobacz, co on zrobi. A ci, kurwa, dam dobrego człowieka. Wiem! I pojechał. Ojciec przywiózł jej kartofle. A ona się wstydziła tego, wiesz, że furmanką przywiózł, to ci też obrazuje, kto tam mieszkał. Dużo ludzi ze wsi mieszkało. Ten blok Kijowska, ten jamnik na Kijowskiej, on taki był. Najdłuższy blok w Warszawie wtedy to był. Mm-hmm. Natomiast muszę wrócić jeszcze do jednego tematu. Nie spytałeś mnie o książki. A, właśnie. Doczytywałem się, w ogóle chciałem polecić wszystkim książkę pod tytułem, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak w latach 50., jak w latach 60. funkcjonowała policja, jak funkcjonowała Hewra, jak w świat przestępczy, można powiedzieć, to za duże słowo, ale świat... Szemrany funkcjonował na Grochowie, to chciałem polecić książkę Szeryf i inni z naszej dzielnicy. Książka Autentyk, napisana przez Rudego, czyli przez dzielnicowego, bo żeśmy do niego Rudy mówili, rzeczywiście był Rudy, ale kiedyś mi dupę uratował i polecam tą książkę do przeczytania. Jeszcze szybciutko powiem, dlaczego mi dupę uratował, bo pijany szedłem pod komitetem centralnym, wtedy obroniłem pracę dyplomową w technikum i pod komitetem centralnym śpiewałem piosenki z Zygmusiem Calem, kolegą moim serdecznym, i sobie narwałem kwiatków z tych doniczek pod komitetem centralnym i sobie to włożyłem w kieszeń. Nawet nie wiem kiedy. Nogi mi tylko majtały w powietrzu i wylądowałem na chorzej, na dołku tak zwanym, na 24 godziny. Potem dzielnicowy mnie odebrał, mówi, coś ty tam, kurwa, robił. Ja mówię, no kwiatki rwałem. No to byś płacił teraz za te kwiatki. Muszę cię do domu zaprowadzić, bo takie mam przykaz, bo jesteś nieletni. A ja mówię, no ale to matka przecież do tego...
coś wymyślę, idziemy, ja mam taki obowiązek. Zaprowadził mnie do domu, dzień dobry, czy państwo Kołacińscy, tak. A tu przypadkiem syna spotkałem, chciałem się spytać, czy u państwa wszystko w porządku, nie macie problemów z nich jakichś. Nic się nie stało, absolutnie nie, nic się nie stało. Nie, no w porządku, dzisiaj na noc nie był. A mówi, mi powiedział po drogu, że popili u kolegi nocował. Taki był gość. Potrafił jakoś tak, wiesz, zawalować tą całą sytuację, że potem on, wiesz, do mnie też przeszedł któregoś dnia. Słuchaj, ja tak, wiesz, pamiętasz, że ci pomogłem, to też bym chciał, żebyś mi pomógł. Ja już czuję, że zacząłem się jeżyć, ale co ja mogę panu pomóc, powiedzielnicowy? Bo wiesz, ktoś ukrada piwnicę. Nie wiem kto. Jakbyś się dowiedział. Ja to z takimi się nie zadaję, panie dzielnicowy, ale przypadkiem, gdybyś wiedział. Już była szczujnia. I proszę cię, książki. Także mówię, polecam tą książkę wszystkim, mówię, szeryf i inni z naszej dzielnicy. Książka napisana przez dzielnicowego, opatrzona charakterystyczną taką pieczątką, jakby autentyk. Bardzo fajna książka, polecam. No i co, tutaj jeszcze Przemek pytałeś się o nazwę, o słownictwo. Bardzo ciekawa sprawa, rzeczywiście istotna w tym całym gitobyciu, że tak powiem. I tutaj chciałem bardzo polecić taką książkę napisaną, jedną, jedyną książkę, jaką w tej chwili przeczytałem w swoim długoletnim życiu. Przeczytałem książek bardzo dużo. Książkę właśnie Roberta Gałki, Hrabia. Może to taka reklama trochę jest, ale jestem mu to winien za to, jaki kunszt włożył w tą książkę. Książka napisana jest językiem hewry. To jest znamienite w tej książce, że nie pamiętam książki, która by napisana była slangiem, z takim gwarą warszawską. Akcja się przenosi w międzyczasie, ale to pozostawiam czytelnikom, żeby sobie to sami z autopsji zobaczyli, jak to jest doskonała książka. Mogę zdradzić, że losy bohaterów są tutaj już, że tak powiem, zaplanowane w następnych dwóch tomach tej książki. Polecam Hrabiego Roberta Gałki. No i mam nadzieję, że już niedługo będą ukończone następne dwa tomy. Tytułu na razie nie mogę zdradzić, bo no nie do końca jest jeszcze zgrany ten tytuł, ale na pewno państwo tam znajdziecie wątki, które być może wam się z czymś się skojarzą. A ja mam w takim razie pytanie, kiedy twoja książka? Moja książka na razie to jeszcze daleko do skończenia tej książki, ale mam nadzieję, że będzie bestsellerem. Tego ci bardzo życzę i bardzo ci dziękuję za ten wywiad. Dziękuję.